Jak być może Państwo zauważyliście, świat zachodni, jeśli chodzi o uzbrojenie, stara się działać maksymalnie precyzyjnie. W taki sposób, żeby pocisk, nawet jeśli niewielki, trafiał dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby trafił. To raz za razem pokazuje swoją skuteczność. Rosjanie także oczywiście rozwijają się w tym kierunku, chociażby ich ostatni zestaw do konwersji bomb lotniczych do bomb szybujących precyzyjnych jest tego świadectwem. Natomiast w tamtej armii wciąż bardzo aktywnie wykorzystuje się standardy z wieku XX, kiedy ostrzały prowadzono metodami, nazwijmy to w ten sposób, obszarowymi czy dywanowymi, kiedy po prostu dany fragment ziemi zasypywało się gradem pocisków. Zresztą apogeum tego rodzaju podejścia były wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, takie jak Katiusze w czasie II wojny światowej, to jest zbiorcza nazwa kilku różnych systemów, czy właśnie później grady, uragany, śmierci. I oczywiście także takie systemy jak Buratino i Soncepiok, które były bardzo podobne, różniły się przede wszystkim tym, że zamiast rakiet odłamkowo burzących wystrzeliwały pociski termobaryczne. I teraz mamy nowe apogeum, nie aż takie nowe, bo to uzbrojenie ma już kilka lat, natomiast chciałbym Państwu pokazać Cieburaszkę. Cieburaszka jest uzbrojeniem wyprodukowanym podobno według danych, które posiadamy przez specjalistów Donieckiej Republiki Ludowej. Przypominam, jest to kryptonim na tereny siłą oderwane od Ukrainy po roku 2014. Tamtejsza władza postanowiła stworzyć tego rodzaju potwora Frankensteina, wyposażonego właśnie w dwie wyrzutnie rakiet termobarycznych na podwoziu kołowym. Zacznijmy może od tego, że podczas trwającej wojny znowu widzimy wykorzystanie tego systemu. Tutaj jest news na ten temat z 10 lutego 2024 roku. Zostawię Wam link, tutaj jest wideo, ale żeby je obejrzeć, trzeba wyłączyć na tej konkretnej stronie adblocka i po prostu trzeba obejrzeć reklamy o pieskach. Myślę, że jeśli jesteście zainteresowani, to te pieski sobie obejrzycie później. Tak jak mówię, zostawiam link. Tak czy inaczej, jest to broń wykorzystywana w tej chwili przez stronę rosyjską przeciwko Ukrainie, więc dalej pozostaje to aktualny temat. Chociaż rozpoczęto pracę nad Cieburaszką w roku 2015, kiedy jeszcze Federacja Rosyjska udawała przed światem, że wcale nie ma ręki wewnątrz tej pacynki, jaką było DNR i LNR. Oczywiście ta ręka siedziała tam głęboko, rosyjscy żołnierze, rosyjskie uzbrojenie było obecne w tym konflikcie w zasadzie od samego początku, przy czym miało to różny charakter. Od samego początku rosyjscy funkcjonariusze byli na Donbasie, bez nich tej wojny by nie było. Po prostu początkowo była to operacja specjalna służb, a dopiero później operacja wojskowa. Tak czy inaczej, nazwa Cieburaszka, jak być może Państwo kojarzycie, nawiązuje do takiej znanej animacji radzieckiej z takim zabawnym stworkiem Cieburaszką. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co to było. Po polsku zdaje się, że tłumaczyli Cieburaszkę jako kiwaczek, ale nie mam tutaj pewności, bo nigdy tego nie oglądałem po polsku. Tam był jeszcze krokodyl Giena, który śpiewał taką strasznie smutną piosenkę o swoich urodzinach. Zresztą piosenka bardzo ładna, tak samo jak piosenka o niebieskim wagoniku i o niedługich minutach, które odpływają w dal. Bardzo takie depresyjne piosenki jak na kreskówkę dla dzieci, czy animację dla dzieci, ale nie o Cieburaszce będziemy tutaj mówić. Taki standardowy rosyjski system termobaryczny nazywa się Buratino. To oznacza mniej więcej, powiedzmy, żeby nie wdawać się tu w dalsze szczegóły bajek dla dzieci, to oznacza Pinokio. Więc w pewnym momencie ukraiński żołnierz, który relacjonował gdzieś tam publicznie, co się dzieje na tych frontach wojny w Donbasie, zamiast właśnie Buratino powiedział Cieburaszka, bo mu się po prostu pomyliło. Pomyliły mu się postacie z bajek i uznano to w DNR za dobry żart i zbudowano tego swojego potwora.
I teraz dwa słowa o technicznych kwestiach związanych z wyrzutnią Ciburaszka. To, co jest mniej interesujące, to od tego zaczniemy, że początkowo, w tej chwili być może także, ale tu nie mam pewności, one jeździły na ciężarówkach kras ukraińskich, które pozyskiwali po prostu z zdobycznych zasobów, czy to zdobycznych na terenie samego DNR, czy zdobytych w czasie bitew. Ma to urządzenie dwie wyrzutnie, na każdej z nich cztery rzędy po 8 prowadnic, łącznie 32 prowadnice razy dwie wyrzutnie, 64 pociski. To już wydaje się, że jest bardzo dobrą liczbą i że to daje ogromną siłę ognia. Jednak wyjaśnię Państwu, dlaczego to nie musi być zaleta. Bo oczywiście w idealnych warunkach jest to jak najbardziej pozytywna sprawa, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do HIMARS-ów tego typu radzieckie, postradzieckie, rosyjskie wyrzutnie ładuje się ręcznie pocisk za pociskiem. Można sobie pomagać jakimś dźwigiem, ale po prostu każdą rakietę trzeba tam ręcznie wepchnąć. W przypadku HIMARS-a HIMARS ma wbudowany dźwig i wprowadza do swojej konstrukcji kasetę z 6 pociskami albo z 1 pociskiem, jeśli to tak zwany ATACMS, jeśli to są mniejsze pociski, to 6, ale tak czy inaczej po prostu wciągają to dźwigiem, dociągają, jest załadowanym, może strzelać dalej. W rosyjskich systemach i w Gradach i w Smierciach i w Buratino i tutaj właśnie w Ciburaszce trzeba każdy taki pocisk wprowadzić i dopchnąć. Więc jak mamy ich 64, to możemy stać na pozycji lub zmieniać te pozycje i długo prowadzić ogień. Dodatkowo, skoro mamy dwie różne wyrzutnie, można tutaj strzelać w dwóch różnych kierunkach, w dwa różne cele, niemalże jednocześnie, choć zwraca się uwagę, że te pociski wylatują na materiałach wideo z dość dużym interwałem, że one nie strzelają tak szybko jeden po drugim, jak w przypadku rosyjskich fabrycznych systemów, że tutaj działa to wolniej. Natomiast mamy tutaj do czynienia z systemem, proszę Państwa, o bardzo niewielkim zasięgu. Te pociski, tutaj dwa słowa na ich temat, Rosjanie sami w swoich oficjalnych materiałach piszą wprost, że to jest kaliber 217 mm, który nie jest używany w żadnym innym rosyjskim systemie uzbrojenia. Co jest wręcz dziwne, wręcz trudne do uwierzenia, na tyle trudne do uwierzenia, że ukraińscy specjaliści sugerują, że tak naprawdę nie jest to 217 mm, tylko że są to pociski północno-koreańskie 240 mm. Nie mamy możliwości podejść, zmierzyć, obejrzeć na żywo, więc trzeba tutaj się orientować bezpośrednio na to, co nam mówią. Natomiast jeśli faktycznie są to pociski zupełnie inne niż wszystko to, co używa rosyjska armia, to prawdopodobnie montowali je w DNR samodzielnie, co może oznaczać, że pojawiają się tu problemy z zaopatrzeniem, bo nie ma dostępu do dużej ilości takiej amunicji gdzieś w poradzieckich magazynach. Nie jestem przekonany, czy DNR bez wsparcia Rosji byłoby w stanie zrobić w ogóle cokolwiek, a tym bardziej wyprodukować amunicję rakietową termobaryczną. Natomiast to jest już tylko moje przypuszczenie, że Rosja im w tym pomagała. Natomiast jeśli chodzi o wady tego rozwiązania, proszę Państwa, pierwsza wada oczywiście polega na tym, że jeśli taka wyrzutnia zostanie trafiona i dojdzie do eksplozji amunicji, to będzie ona po prostu jeszcze większa. Przy czym już w przypadku 32 pocisków termobarycznych byłaby ogromna, więc to już jest różnica jak pomiędzy upadkiem na głowę tony cegieł i 2 ton cegieł, więc to nie jest aż takie krytyczne. Natomiast to jest wyrzutnia o deklarowanym zasięgu 10 km. W naszych współczesnych realiach pola walki to jest tyle co nic. To jest tyle co dobry moździerz. To jest po prostu za mało. I mamy do czynienia z systemem, który jest duży
i przez zastosowanie podwójnej wyrzutni nadprogramowo ciężki. W sytuacji, w której mamy do czynienia z tak niewielkim zasięgiem, w mojej prywatnej opinii trzeba by postawić na podstawową zaletę, która zawsze była wymieniana przez apologetów radzieckiego uzbrojenia w przypadku Katiusz. To znaczy, że one mogły podjechać na pozycję, wystrzelić i natychmiast z tej pozycji zniknąć. To jest kluczowe. W sytuacji, kiedy można dość łatwo określić, skąd strzela dany rodzaj artylerii, a tutaj jeszcze mamy do czynienia z artylerią rakietową, która, ujmijmy to w ten sposób, dość wyraźnie pokazuje, gdzie się znajduje. Dość wyraźnie nam w tym wymiarze wizualnym zaznacza swoją pozycję. Jeśli na przykład gdzieś w pobliżu znajduje się jakiś dron zwiadowczy, to on nie powinien mieć wielkiego problemu, żeby ustalić, gdzie ta wyrzutnia jest, a jako że strzela maksymalnie na 10 km, to musi stać gdzieś 8, 9, maksymalnie 10 właśnie kilometrów od linii frontu, znajduje się w zasięgu prawdopodobnie dronów FPV, tych skrzydlatych już na pewno, prawdopodobnie w zasięgu dronów bombardujących, takich jak Baba Jaga, prawdopodobnie w zasięgu moździerzy, być może w zasięgu wystrzału z lekkiej artylerii, już na pewno z ciężkiej artylerii, już na pewno z artylerii rakietowej, więc tego typu system powinien wystrzelić i jak najszybciej uciec. Jeśli mamy tutaj do czynienia z takim dodatkowym obciążeniem, to będzie uciekać trudniej, zwłaszcza po trudnym terenie, jeśli mamy do czynienia z słabą drogą, grząskim polem, drogą gruntową, która często w Ukrainie rozmaka. Zresztą to jest ogromny problem wszystkich systemów uzbrojenia i radzieckich, i zachodnich. Tam po prostu teren jest trudny i jeszcze dodatkowo zdarza się tak, że ten teren rozmaka w czasie roztopów, w czasie deszczy jesiennych, wiosennych. Więc tutaj dodatkowe potężne obciążanie tej konstrukcji dodatkową wyrzutnią i dodatkowymi 30 rakietami może mieć poważny wpływ na mobilność tego systemu, który ostatecznie może okazać się dość łatwym łupem. Z drugiej strony póki co jeszcze, jak widzimy, te systemy jeżdżą, choć prawdopodobnie istnieje ich tylko kilka sztuk. Już w czasie wojny, w roku 2022, ogłoszono przekazanie dwóch kolejnych sztuk do wojsk. Tutaj pewnym wyjaśnieniem może być kwestia amunicji. Jak widzimy, systemy Soncepiok czy Buratino są regularnie niszczone przez siły ukraińskie, jednak one są też regularnie używane przez siły rosyjskie, ponieważ prawdopodobnie dostęp do amunicji jest znacznie większy. Bardzo możliwe, że Cieburaszka po prostu czeka gdzieś schowana, aż doprodukują, kupią, dostarczą do niej tą niestandardową amunicję, wyjeżdża, strzela, jest nagrany film, pojawiła się na froncie, akurat tym razem nie udało się jej zniszczyć, wraca i kolejne, może tygodnie, może miesiące, nie wiadomo, czeka na kolejną porcję amunicji. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.